pomóc ci, Flop? Tak, mam dla ciebie ważne zadanie. Musimy wyrzucić śmieci. Dobrze, Flop. Lubię ci pomagać. Dziękuję. Dasz radę? Tak. O, jeszcze jest mokro. Załóż swoje kalosze, Bill. Cześć, kaloszki. Potrzebuję waszej pomocy. Cześć. 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 Przypilnujecie, by nie zmoczyły mi się nóżki. Zgadza się. Twoje stopy będą miały sucho i wygodnie. Jesteś gotów? Tak. Gotów. O, zaczekaj chwilę. No dobrze. Teraz możesz wyrzucić śmieci. Ale tu śmierdzi. Tak, śmieci z reguły brzydko pachną. Zamknij pokrywę. Fuj. Flop, zapomnieliśmy wyrzucić twoje śmieci. To nie są zwykłe śmieci. To odpady do recyklingu. Co to jest recykling? Niektórych rzeczy wcale nie trzeba wyrzucać. Można je ponownie wykorzystać. Jak tę butelkę. Jest pognieciona. Tak, można z niej zrobić inną plastikową rzecz. Na przykład kubek. O, albo samochodzik. Tak, czemu nie? O, mądra butelka. Zgadza się. A z tej butelki co będzie? Może wiaderko? O. Szczotka do zębów? Umyję tobą ząbki. Widzisz, warto segregować śmieci. Chodź. Zostańmy jeszcze trochę, Flop. Kaloszki chcą się pobawić. Chlapu, 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 chlapu. Zgoda. Kaloszki chcą iść do ogrodu. Proszę. Co to za ślady? Przekonajmy się. Kaloszki, musimy teraz iść po śladach. Chlapu, chlap, chlapu. To ślimaki. Patrz, ślimaki. Och, to one zostawiły ślady. Kaloszki, to są ślimaki. Cześć. Cześć. Flop, skąd tu się wzięło tyle ślimaków? Ślimaki wychodzą po deszczu. A kwiatki? Czy one też lubią deszcz? O, tak. Rośliny uwielbiają deszcz. To tak jak kalosze. Chodzą tam, gdzie jest mokro. Chlapu, chlap, chlap, chlapu. Mogłyby tak robić przez cały dzień. Hoppa. O, kaloszki. Zaraz zrobimy wielkie chlap. Chlapu, chlap. Flop! Bing. Mama mokrą skarpetkę! A to ciekawe! Musisz chyba mocniej ciągnąć! Ojej! W środku jest mokro. Patrz, tędy naleciała woda. Kaloszku! Nie powinieneś przepuszczać wody do środka. Naprawimy go, Flop? Chyba nie potrafię. Nadszedł czas, by kupić nowe kalosze, Bing. Ale ja je bardzo lubię, Flop. Nie chcę ich wyrzucać do kosza na śmieci. Tam okropnie śmierdzi i jest niemiło. Kaloszkom byłoby przykro. Mogę je zatrzymać? Nie wyrzucimy ich do kosza. Tylko zrobimy z nich coś innego. A co takiego, Flop? Nie wiem. Coś wymyślimy. Zgoda. Ale najpierw zdejmij mokrą skarpetkę. Teraz lepiej. Trzymaj, Bing. Ale milutka trawa. Chlapu, chlap. Chlapu, chlap. Ślimaczku, mam dla ciebie nowy domek. Aha. Wejdź do środka. Cóż,
Ślimak chyba woli swoją muszelkę. Patrz! Pasuje! Rzeczywiście! Kaloszek jest zadowolony. Bardzo ładnie to wygląda. Zrobiłeś ze starego kalosza stylową donicę. Słyszysz, Kaloszku? Jesteś zrecyklingowany. Znalazłem Kaloszkowi nowe zadanie. O to chodziło, króliczku. O to chodziło, Kaloszku. Wyrzucałem z Flopem śmieci. Wcześniej zostały posegregowane. Potem poszedłem w moich kaloszkach do ogrodu. One lubią, kiedy jest mokro na zewnątrz i chronią moje stopy przed wodą i wilgocią. Lecz niestety w kaloszku zrobiła się ogromna dziura. Zasmuciłem się. Nie chciałem wyrzucać mojego kalosza, bo źle by się czuł w śmietniku. Więc go zrecyklingowałem, wkładając do niego kwiaty. To był dobry pomysł. Teraz wygląda bardzo ładnie. Recykling to wielka rzecz, Bing. Kaloszek też tak uważa. Flop, pobawisz się ze mną w parkowanie? Oczywiście. A jak się w to bawi? A więc jedziesz. Potem. Następnie. Tin. I dalej. Wreszcie. Charlie! Proszę. Ty zaparkuj żółty, Flop. Zaczynasz stąd. Dobrze, spróbujmy. Najpierw robię... Nieźle ci idzie, Flop. Później jest... Potem... I? Teraz wezmę czerwony. Nie bierz tego do buzi, Charlie. Dziwi. Charlie. On też chce się z nami bawić. Jest za mały. Trzeba dać mu jakąś zabawkę. Tak. Proszę, Charlie, garnuszek z warzywami. Hop. Baw się. Jedziemy. Jedziemy. Samochodziki tam, marchewka tutaj. To nie jest autko, tylko marchewka. Co dalej, Bing? O, niebieski. Ty parkujesz. Jadę. O! Charlie! Tu jeżdżą autka, a nie ziemniaki! Charlie chce zaparkować swój pojazd. To nie jest pojazd, to jest ziemniak! To ziemniak! Wrzucimy ziemniaczka na miejsce, Charlie. Hop! Wszystko działa? Tak. Jeszcze! Zgoda. Gdzie jest zielone autko? Hop. Czy to? Coś ty, Flop.
Ciężarówki nie wjeżdżają na ten parking. A, no tak. O, znalazłem! Charlie! Charlie, zepsułeś nam zabawę! O, zabierz go daleko stąd, Flop! Wezmę Charlie'ego na bok i trochę się z nim pobawię. Świetnie! To znaczy, że będę musiał zostać z nim. Tak, a ja nareszcie spokojnie pobawię się samochodzikami. Zgoda, Bing. Jeśli zmienisz zdanie, możesz do nas dołączyć. Nie zmienię zdania. Niech każdy bawi się po swojemu. Chodź, Charlie. Pobawimy się. Kto do nas idzie? Przywiozłem wam ziemniaka. Aha. Hop! Hop! Podoba mu się ta zabawa. Brawo, mały króliczku. Cześć! Bawiłem się z Flopem autkami. Ale Charlie przewrócił mój garaż i wszystkie autka powypadały. Zdenerwowałem się. Flop zajął się Charlie, a ja znów zacząłem się bawić. Ale smutno mi było samemu, a więc zawiozłem ciężarówką znalezionego ziemniaka do Charlie'ego. Rzucaliśmy warzywami do garnka. Czasami można się bawić samemu, ale weselej bawić się z kimś. Wspólna zabawa to wielka rzecz, Bing. Lubię bawić się z Charlie'im. O, już go widzę! Już widzę wóz strażacki! O, tak! Patrzcie, to Bing! Cześć, Bing! Sula! To Sula, Flop! Cześć, Bing! O. Usiąść w wozie strażackim. Dobrze. No to chodźmy. O, cześć, dzień dobry. Cześć, Sulo. Cześć, Sulo. Cześć, Ambo. To jest wóz strażacki, Bing. No wiem. Już w nim siedziałaś, Sulo? Nie, zaraz wsiądę. A potem moja kolej, Flop. Tak, chyba tak, Bing. Możesz włączyć prawdziwą syrenę, Pando. Wciśnij guzik. O! Jest strasznie głośno, Flop. Bardzo głośno. No już, Pando, wyskakuj. O, teraz ja. A potem ja, Flop. Tak, może, Bing. Bardzo dobrze, Pando. Jak ci na imię? Sula. Witaj, Sulo. Chcesz się pobawić? I to bardzo. Dobrze, podlejemy fioletowe kwiatki, Sulo. Tulipany! O, tak! Gotowa? Tak! Bardzo ładnie podlewasz! Nie jestem tulipanem, moja strażaczko. Ja się znam na wozach strażackich, prawda, Flop? Tak. Bing ma wspaniałą książeczkę o wozach strażackich. Czytamy ją, siadamy. Prawda, Flop? Bardzo często. Ale głośna syrena. Dziękuję. Czy teraz ja, Flop? Bardzo dobrze, Sulo. O tak. Zobaczymy. Chcę usiąść w wozie strażackim. Rozumiem. Jedziemy. Och, bardzo mi przykro, ale mamy nagłe wezwanie. Musimy ruszać i to natychmiast. Oj. Ojejku. Ale teraz ja miałem. Ja wiem. Oj, szkoda.
A kiedy ja wsiądę do wozu? Tego nie wiem. Wóz strażacki musiał jechać do wyzwania. Niesprawiedliwe. Sula i Pando siedzieli w wozie strażackim, a ja nawet wcale nie zdążyłem. Biedny Bing. Ale szkoda. Bing. Jestem zawiedziony. Tak mi przykro. Idziemy, Pando. Muszę wracać do pracy. No dobrze. Pa, Bing. Pa, Sulo. Pa, Bing. Bing, może chcesz zaprosić Sulę i Ammę do nas do domu? Mamy marchewkowe bułeczki. Tak, bardzo chętnie. Marchewkowe bułeczki. Ja chciałem usiąść w wozie strażackim. Wiem. W domu poczytamy o wspaniałym wozie strażackim, jeśli chcesz. Dobrze. Biedny Bing. Ha? Wóz strażacki! Patrzcie! Faktycznie! Chodź obejrzeć wóz strażacki! Super! Czekaj biegnij na mnie! Powoli! Ha? To Arlo! O, rzeczywiście! Aj, a co ty robisz na dachu, Arlo? Arlo to mój kolega. O, kolega? Utknął. Ojej! Nie możemy go ściągnąć z tego dachu. No chodź, chodź, koteczku. Dobry kotek. Arlo chyba się boi. Jejku, Arlo. Może on się bawi w chowanego. Może faktycznie. Tak, może się bawi. Arlo, musisz zejść z dachu. Arlo, Arlo. Chodź, koteczku. Posłucham. Chodź. Arlo nas słucha. Chodź do nas. Arlo, zejdź na miał. Chodź do mnie. Op, mam cię. Już schodź. Brawo. Brawo. Dziękuję, Bing. Bardzo pomogłeś. O, tak. Dziękuję. O, tak. Dziękuję ci za pomoc, Bing. Arlo. Arlo. W ramach podziękowań tak myślimy, że może chciałbyś usiąść w wozie strażackim? A? Mogę? O, proszę. Bardzo chętnie. Oczywiście. To wskakuj. Tak. Ale przygoda. Ojejku. Czy chciałbyś może mnie zapytać, jak to jest być strażakiem? Jak wam się mieszka w remizie strażackiej? Cóż, widzisz... I zjeżdża po tym słupie. Wiesz, zjeżdżamy po słupie czasami, ale nie mieszkamy tam cały czas. O! Czasami musimy nocować w remizie. O, nocowanie. Tak, prawie nocowanie. Bing, może kiedyś ty chciałbyś nas odwiedzić? O tak! Chyba znowu możesz nam się przydać. Panie strażaku Bing. Dziękuję! Flop! Słucham. Mogę wziąć królisia? Oczywiście! Tak! Juhu! Cześć! Poszedłem do parku zobaczyć wóz strażacki, a Pando i Sula siedzieli już za kierownicą. A potem, kiedy była moja kolej, wóz strażacki musiał odjechać. A ja byłem zawiedziony i chciałem już iść do domu. Ale wtedy Arlo nie mógł zejść z dachu. Ale z nim pomówiłem i pomogłem mu zejść na dół. A potem mogłem usiąść w wozie strażackim. Jak pomożecie kotu, może wam też pozwolą usiąść w wozie strażackim. Wozy strażackie. To wielka rzecz. Ja jestem strażak Bing. Ciuch, ciuch. Cześć, Bing. Spójrz, co mam. Cześć, Koko. Cześć, Charlie. Hop. Proszę bardzo. Co to jest? To moje hula hop. Zdrobniale nazywam go Holly. Popatrz! Hula, hula, hula. O, tylko trzy kółka. Wcześniej zrobiłam ich 7. Mogę spróbować? Tak, nauczę cię. Najpierw stajesz tak. Aha. A potem poruszasz kołem o tak. Hula, 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 hula.
Teraz ja. Hula! Musisz poruszać się w przód i w tył. Bing! To jest hula hop, a nie tańco hop. A może to jest skoko hop? Hopa, 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 hopa. To nie takie proste. Popatrz. Hula, 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 cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ja. Osiem. Mój nowy rekord. Mogę teraz ja? Proszę, Bing. Ja też zrobię 8 kółek. Zaczekajcie, ja to umiem. Mówię wam. Na pewno umiesz. Proszę, próbuj. To trudne. Mnie też najpierw nie wychodziło, ale ciągle ćwiczyłam i ćwiczyłam, aż wreszcie... Ta-da! Mogę hulać, hulać, hulać. Koko ma rację, Bing. Trzeba dużo ćwiczyć. Nie bierz tego do buzi! Charlie też chce się pobawić hula hop. Przykro mi, Charlie. Ale żeby się bawić hula hop, trzeba umieć chodzić. Na czworaka też można. Przejedź przez tunel, Charlie. Nadjeżdżę ciuchcia. Ciuch, ciuch. Spodobała mu się ta zabawa. On myśli, że to tunel. Tak, tunel hop. Już wiem, Koko. Możemy pohulać razem. Tak, szybciej zrozumiesz zasadę. O, Bing, kiwasz się w złą stronę. Rób to, co ja. Hula, hula, hula. Bing, spróbujesz jeszcze raz? Tak, teraz już wiem, jak to się robi. Patrz. Hula, 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 hula. Widzicie to? Hula. Potrafię już. Hula, patrzcie na mnie. Widziałeś to, Flop? Tak, widziałem, Bing. Raz, dwa. Dwa obroty. Nauczyłam cię, jak się w to bawi. Patrzcie na mnie. Hula, hula. Nic ci nie jest? O, Bing! Spójrz, co zrobiłeś, Holly. O, nie. O, nie. Ojej. Bardzo lubiłam moją Holly. O, przepraszam cię, Koko. Zrobiłem to niechcący. Wiem, Bing, że niechcący. Ale koło jest wykrzywione. Flop naprawi Holly. Prawda, że naprawisz Holly? Cóż, popatrzmy. Niestety tego hula hop nie da się już naprawić. I nie da się nim kręcić. Och, bardzo mi przykro, Koko. Charlie nadal może się bawić w tunel hop. Sprawdzę, czy można się bawić w skoko hop. O, można. Holly wciąż nadaje się do skakania. To prawda. Hopa, hopa. Twoja kolej, Koko. No dobrze. Hopa, hopa, hopa. O, nieźle mi to idzie. Hopa. Rzeczywiście nieźle, Koko. Teraz ja. Hop. O, hop. Ale ty wysoko. To chyba jest tak, skakanko, hop. Wy też tak spróbujcie. Ty skacz pierwsza, Koko. Dziękuję, Bing. Bardzo ładnie postąpiłeś. Przeskok. 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 Mnie też dobrze poszło. Lubiłam kręcić kółka, ale skoki też są fajne. To nasz skoko hop. Tak. Tak, i tunel hop też. Wjeżdżaj, Charlie. Ciuch, ciuch. Cześć. Koko przyniosła hula hop Holly. Bawi się tym o tak. Hula, hula,
To nie jest łatwe. Razem z Charlim wymyśliliśmy też inne zabawy. Na przykład skokohop albo tunel hop. Nagle złamałem kółko. Nawet Koko nie potrafiła już nim kręcić. Było mi przykro. Wtedy zaczęliśmy bawić się w inne gry z hula hop. Wymyśliliśmy razem mnóstwo fajnych zabaw. Hula hop to wielka rzecz, Bing. Hula? Hula? Króliś tuliś wóź! Wóź! Wróżka Hipcia też potrafi wóź. Niech się zaprzyjaźnią. Co ty na to? Hipcia i Tuliś. Cześć, Hipciu. Cześć, Tulisiu. Ja też potrafię robić wóź. Patrz, gotowa. Wróżka, Hipcia, wóź. Wóź! Jesteś bardzo zdolna, Hipciu. Pięknie robisz wóź. Dziękuję. Jeszcze! Hipcia, Tuliś, wóź! Wóź! Ja. Tuliś zrobi wóź jeszcze wyżej. Wóź! Bing, ostrożnie. Nie martw się, Tuliś jest odważny. Wróżka Hipcia też. Wróżka, Hipcia, wóź! O nie, Hipciu! Biedna Hipcia, nic ci nie jest? Podejdź tu do mnie z Tulisiem. Musimy pocałować Hipcię. O, biedna Hipcia. Wóź! Aha! Stęskniliście się już za nami? Tak! I Hipcia z Tulisiem też się stęskni. Robimy wóź! Widzimy! Patrz, Ammo! Hipcia i Tuliś wóź! Hipciu! O, Tuliś lepiej robi wóź niż Hipcia z Tuliś. Hipciu! Króliś Tuliś dłużej trenuje. Skacz. Hej, Hipciu, chodź tu! Hej, nie musicie tak głośno krzyczeć. Nie możemy zdjąć Hipci. Hipciu! A czy poprosiliście o pomoc? Nie. Nie. Czy pomożesz nam, Ammo? Oczywiście, że tak. Gotowi? Tak! Wóź! O, moja Hipcia! Dziękuję, Ammo. Ależ nie ma sprawy. Hipcia i Tuliś wóź! Opa! Ej, czy ktoś zapraszał Tulisia na kawę? Chyba Tuliś ma ochotę polatać na dworze. Tam jest więcej miejsca. Tak, będziemy robić wóź aż do nieba. O tak! Chodźmy, Sulo! Hej, Bing! Miłej zabawy! A teraz polecą sobie razem na księżyc! Tak! Hipcia i Tuliś wóź! Jeszcze! Mówią, że bardzo podobało im się na księżycu! Hipcia i Tuliś wóź! Hipciu! Gdzie ona jest? Sulo, ona jest tam! O nie! Zejdź natychmiast na dół, słyszysz, Hipciu? O, Hipcia chyba utknęła na drzewie. O. Nie martw się, Sulo, Króliś Tuliś się uratuje. Słyszysz, Tulisiu? Musisz pomóc Hipci. Króliś Tuliś, wóź! O, Tulisiu, wracaj! O, Tuliś chyba też utknął na drzewie. O, Tulisiu! Skacz! Halo! Zawołajmy Ammę, pomoże nam. Ammo! Idę! Sulo,
Nie możemy ich zostawić tutaj samych. A cóż to stało się tym razem? Bawiliśmy się i było bardzo fajnie. Tak, ale potem Hipcia utknęła na drzewie. A Tuliś chciał jej pomóc. Ale też tam utknął. Nic się nie stało. Superbohaterom też się to może zdarzyć. Zgadza się. Pomożecie nam ich stamtąd zdjąć? Aha. Oczywiście, że tak. Lecz najpierw to wy będziecie musieli pomóc mi. Chodźcie. Możesz iść. Ja tu zostanę. Dobrze. Idę. Brawo, Bing. Dziękuję, Bing. Dobrze. Teraz proszę, żebyście przytrzymali drabinę. Tulisiu, nadchodzi Amma. Nic im nie jest? Oczywiście, że nie. Powiedzieli mi, żebyście się nie martwili. A oto i oni. Wuś! Wuś! O, moja Tuliś! Dziękujemy, że nam pomogłaś. Ależ nie ma sprawy. Dziękuję. Bardzo ładnie, Sulo. Bardzo ładnie, króliczku. Bardzo ładnie, Amma. O, dziękuję. Ja i Sula robiliśmy Hipcia i Tuliś wuś! Ale Hipcia zrobiła wuś tak mocno, że utknęła hen wysoko na drzewie. Tuliś postanowił ją uratować. I też utknął na drzewie. Oboje nie mogli zejść. Martwiliśmy się, ale wtedy Flop i Amma pomogli nam. Hipcia i Tuliś wrócili na ziemię. Jeśli coś wam utknie, należy poprosić o pomoc. Prośba o pomoc. To wielka rzecz, Bing. Lepiej, żebyś się mnie pilnował, Tulisiu. Idziesz szybciutko, Tulisiu. Flop? Tak, Bing? Czy Króliś Tuliś śmignie szybciej niż twoje auto? O, pewnie. Czy ty i Tuliś cieszycie się na odwiedziny u Suli? Tak, będziemy robić wydzieranki. O, już jesteśmy. Szybko, Flop. Sulo! Sulo! To ja! O, dzień dobry, Ammo! Witaj, Bing! Dzień dobry, Ammo! Gdzie jest Sula? O, ktoś do niej przyjechał. O! Papatki, Bing! O! Pa, Flop! Amma zadzwoni w razie czego. Dobrze. Dziękuję, Ammo. Mam parę spraw do załatwienia w mieście. Dobrze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć, Bing! Cześć, Sulo. To jest mój kuzyn, Niki. Prawda, że milutki? Przecież to moja wyścigówka. Niki kocha samochody. Aćka. Tak, Niki. To wyścigówka Binga. Moja. No to teraz robimy wydzieranki. Tak, wydzieranki. Amma. Dobrze. Każdy dostaje podkładkę, kartkę oraz kredkę. Najpierw będziemy rysować szkic. Potem wydzieranki i ciap, 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 klejem. Ja powyklejam najbłyśniejszą gwiazdkę na świecie. A ja zrobię Flopa. Dobry pomysł, Bing. Czy Flop zaraz wróci? Tak, Bing. Niedługo. Super. Dobrze. Ciasto marchewkowe samo się nie upiecze. Biorę się do pracy. O, dobrze, Ammo. Ostrożnie, Niki. Niki, chodź do nas na wydzieranki. Podasz mi brązowy papier, Sulo? No pewnie. Dziękuję. Niki, proszę. Dobrze. A teraz na mniejsze kawałeczki. O... Oj, małe Niki. Brum. Brum. Oj, uważaj! O, bądź dla niego miły, Bing. To przecież maluch. Jestem dla niego miły. Niki się bawi moją wyścigówką. No tak. O, Ammo, czy mamy fioletowy papier do wydzieranek? Tak, na pewno, Sulo. Otko, ściga. Tak, to jest autko wyścigówka, Niki. Otko,
Oj, no dobrze. Patrz, możesz zjechać moją wyścigówką o tak ze zjeżdżalni. Otko, ściga. Tak, wóz. Otko, wóź. Ja ci pokażę. Więc tak. Jeden. Jeden. Dwa. Dwa. Trzy. Trzy. Wóz! Ale fajnie wóźnąłeś, Niki. Wóź jeszcze raz, jeszcze raz. Ty możesz zjechać ze zjeżdżalni sam. Pokażę ci. Popatrz. Jeden. Dwa. Trzy. Wóz! Jej! Wóz! Ojejku! Niki! Niki! Ojejku! O, Niki! Niki, co się stało? O nie! Bing! Miałeś przypilnować Nikiego! Pilnowałem! Wcale nie! On jest malutki! Kochani, a co to za hałasy? Bing puścił malucha ze zjeżdżalni! Wcale nie! Widziałam! Niki popsuł sobie okulary! Trudno! Najważniejsze, że Niki się nie popsuł. Niki sam chciał zjechać ze zjeżdżalni, a ty robisz nieładnie, Sulo! Chcę do Flopa. O, Bing. Flop przyjedzie za 3 machnięcia uszkami. Bing! Okulary! Niki! O, Bing! Okulary! Niki! Mądry chłopiec! Bing fajny! Okulary! Dziękuję, Niki! Przepraszam, Bing. Przepraszam, Sulo. Ładnie przeprosiliście. Dzieci, kto chce zjeść pyszne ciasto marchewkowe? Ciastka! Flop! Zapraszam, Flop. Flop! Dzień dobry, dzień dobry. Tak, ja za tobą też. Mamy ciasto marchewkowe. Proszę. Masz herbaty? Tak, chętnie. O, ciasto! Pyszne, Ammo. Ciasto! Ciasto! O, Niki! Cześć! Ja i Sula robiliśmy wydzieranki. Ja zrobiłem wydzierankę Flopa i Królisia Tulisia. A kuzyn Suli, Niki, jest malutki i się przewrócił i popsuł okulary. Sula się na mnie złościła, a mi było bardzo przykro. Ale potem Niki sam sobie naprawił okulary. Taki jest mądry. Czasami, kiedy coś się zepsuje, to można to łatwo naprawić. Naprawianie to wielka rzecz. I dla Nikiego tak samo. Moje oczy widzą coś koloru czerwonego. Chodzi o listek. Tak, ten czerwony. Gratuluję, Sulo. Teraz ja. Moje oczy widzą coś koloru żółtego. Twoje budki. Nie, no coś ty. One są złote. Drzewo ma żółte liście. Tak. Patrz, Sulo. O, złapałem. Dlaczego liście zmieniają kolory, Flop? Ponieważ nastała jesień. Drzewa szykują się do zimy. Spójrz, najpierw zmieniają kolor, a potem lecą z drzew. Ja też złapałam jesienny liść. Znajdźmy inne jesienne rzeczy. Tak! Zaraz coś wyszukam. Ja też. Moje oczy widzą coś. O! Czy to jest jesienna rzecz, Flop? Tak, Bing. Owszem. Coś okrągłego. To żołądź. Tak. Tak, żołądź.
Znowu zjadłaś. Następny. Żołędzie spadają z dębów. Przygotowują się do zimy. Tak, Sulo. Patrzcie, jeden, dwa, trzy. Chcę mieć ich dużo. A ja jeszcze więcej. Szukajcie. Śmieszny ma pan berecik, panie żołędziu. Tutaj są. Znalazłem dwa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć żołędzi. Ja poszukam tutaj. No. Znalazłeś jakieś nowe? Już więcej tu nie widzę. Patrz, o tam. Tam rośnie wielki dom. Tak, tam na pewno znajdziemy żołędzie. Bo możesz nam szukać żołędzi. Flop! Już idę, Bing. Znalazłam. To jest dom, wiesz, Flop? Wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy sześć żołędzi. Tak, zaraz będzie ich więcej. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Znowu? Bing! Idę po żołędzia numer siedem. Szybciej! Znalazłam. O! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć? Znowu jest sześć. Było ich więcej. Coś jest nie tak. Wygląda na to, że wasze żołędzie znikają. Ale dlaczego i gdzie? Postaramy się tego dowiedzieć. Schowajmy się tu za tymi krzakami. Świetnie. Musicie być teraz cichutko, jak myszki. Teraz, co widzicie? Ja nic nie widzę. Nic. Cierpliwości. Trochę poczekajmy. Może coś się zdarzy. Moje oczy widzą coś. To wiewiórka! To wiewiórka! Ona zabiera nasze żołędzie! Łakome zwierzątko! Patrz, zjada następnego! Wcale go nie zjada, Sulo, spójrz! O! Zabiera go ze sobą! Dokąd? Sprawdźmy to! Sula! Ona chowa nasze żołędzie. Dużo nam ich zabrała. Ma tam całe mnóstwo żołędzi. Po co małej wiewiórce aż tyle żołędzi? Kto wie, może chowa je na później. O, już wiem. Powiedz. Wiewiórka robi sobie zapasy na zimę. Zgadza się. Nie będziemy zabierali naszych żołędzi do domu. Tak, zostawimy je wiewiórką. Słuszna decyzja, króliczku. Słuszna decyzja, Sulo. Cześć! Szukaliśmy żołędzi w parku. Znaleźliśmy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć żołędzi. Ale potem znowu było ich sześć. I znowu. Cały czas nowe. Wtedy powiedziałem: moje oczy widzą wiewiórkę. Wiewiórki nie liczą żołędzi. One je zjadają. Zostawiliśmy więc znalezione żołędzie w parku dla wiewiórek na zimę. Żołędzie to wielka rzecz, Bi. Wiewiórki to wiedzą. Yeah.
ma to jak poranna kawa. Nic się nie stało, Bing. Zaraz posprzątamy. Żabeczka Gąbeczka nam pomoże. Żabeczka Gąbeczka! Bardzo chciało jej się pić. Rzeczywiście. Czas na filiżankę kawy. Flop, wylałem mleko. Nic nie szkodzi, Bing. Zaraz posprzątamy. Żabeczka Gąbeczka lubi mleko. Wypiła do ostatniej kropelki. Flop, rozsypały mi się chrupki. Rzeczywiście. Może jednak lepiej postawić samochodzik na podłodze, co? No tak. Żeby nie narobił nam więcej bałaganu. Myślisz, że żabeczka wypije chrupki? Co ty mówisz? Żabeczka Gąbeczka schrupie chrupki. Spójrz! Nie wydaje mi się, żeby jej smakowały. Kto je może zjeść? Ja mogę, Flop! Z podłogi się nie jada, Bing. Chociaż znam kogoś, kto lubi jeść z podłogi. O, już wiem! Wuwu! Tak. Chodźmy więc po niego. Wuwu! Wstawaj! Wuwu! Mamy coś dla ciebie. O, niam, 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 niam. Prosto spod stołu. Cześć, Wuwu. Cześć. Czy chcesz pyszne chrupki? Tak, proszę. Mówi, że chce. To wspaniale. Mogę je odkurzyć? Oczywiście. Jesteście obaj gotowi, by zacząć? Tak. Uwaga! Słyszysz, jak chrupki wpadają mu do brzuszka? Był bardzo głodny. Niam, niam. Niam. Jeszcze pod stołem? Tak, widzę. I jeszcze tutaj. Aha. Koniec? Jeszcze chwila. Dobrze. O, nie! O! Czekaj! Już! Co się stało, Bing? Wuwu zjadł moje autko! Wuwu zjadł twoje autko? O! Wuwu, oddaj moje autko! Słyszysz? Natychmiast! Czekaj, postaram się je wydostać. Jak? Otworzę Wuwu i poszukam twojego autka w jego brzuszku. Będzie go bolało? Nie martw się, nie będzie. On ma specjalną klapę. Jaką klapę? Takie drzwiczki, za którymi znajduje się jego brzuch. Spokojnie, odsuń się kawałek, bo będzie się kurzyć. Zaczynamy. No tak. Aha, tuż się ukryłeś. Proszę. To nie jest moje autko. Ależ jest. Moje autko. Dlaczego Wuwu zjadł moje autko? Zrobił to niechcący. Nie zauważył go. Wuwu, nie jedz autek, bo rozboli cię brzuch. Myślę, że Wuwu powinien teraz odpocząć po zjedzeniu chrupek i samochodzika. Masz rację. Pa, pa, Wuwu. Pa, pa, idę spać. Nie, jedz autek. Dobrze, Bing. Udało się. No, wreszcie. Nie przejmuj się, Flop. Zaraz posprzątamy. Tak. Który to już dzisiaj raz, Bing? Musimy obudzić Wuwu. Chodźmy. Tylko tym razem, Wuwu, nie zjedz mi autka. Nie zjem. Właśnie. Chcesz wcisnąć guzik? Tak.
Proszę. Dziękuję, Bing. A. Najwyższy czas na poranną kawę. Podziękuj Flopowi za przepyszną kawę. Dzięki, Flop. Cześć! Wysypałem chrupki na podłogę. Oj, więc pomogłem Flopowi posprzątać. Wubu zjadł wszystkie. Miam, miam. Ale niechcący połknął też moje autko. Nie mogłem go wydostać. Na szczęście Flop wyjął samochodzik z brzucha Wubu. Ja nie mogłem tego zrobić, bo to sprzęt elektryczny. Można czasami zrobić bałagan, tylko trzeba ostrożnie potem posprzątać. Robienie bałaganu to wielka rzecz, Bing. Sprzątanie też. Tuliś źle się czuje, pielęgniarko Sulo. Pielęgniarzu Bing, trzeba nakleić mu plaster. O, już lepiej. Ammo, przyprowadź pacjenta. No cóż, popatrzmy, kto jeszcze nie był w szpitalu. Wiecie co? Wyleczyliście chyba już wszystkich. A co jest w tej szafce? O, tam są tylko zabawki do ogrodu. Ale chyba jedna z nich ostatnio nie domagała. O, hej, na co tutaj czekacie? Czekamy na naszego pacjenta. To jest szpital. O, co to jest? Niestety nie widzę tu pacjenta, ale... O, pokaż mi tam to coś, Ammo. No. Dobrze. Oho, to taksówka. Tak, niesamowicie głośna taksówka. Cześć, mówi taksi, siadaj. Ona mówi, Bing. Tak, gada, gada i gada. Nie chcę bawić się już w szpital. Pojedźmy teraz taksówką. Zgoda, Bing, siadaj. Lepiej bawcie się na zewnątrz. Ruszamy. Ja cię popcham. Pip, 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 pip. Szybciej. Cześć, mówi taksi, siadaj. Przecież wsiadłem. Cześć, mówi taksi, siadaj. Przecież wsiadłem. Co za niemądra taksówka. Ja spróbuję, Bing. Cześć, mówi taksi. Zapraszam na przejażdżkę. O, dobrze, słyszałaś? Ona nas zaprosiła. Teraz moja kolej, Bing. Dobrze, ja cię popcham. Cześć, mówi taksi. Jestem brudna. Umyj mnie. Umyjemy taksówkę w konewkowej myjni. O, super! Wystarczy, Bing. Cześć, mówi taksi. Wsiadaj. O. Nie wsiądę, jesteś mokra. Cześć, mówi taksi. Wsiadaj. Ty wcale nas nie słuchasz. A, jak tam zabawa z mówi taksi? Ona każe nam wsiadać, ale my nie chcemy. O, już wiem. Tuliś wsiądzie. Przyniosę go. Dziękuję. Mówi taksi jest mokra. Przed chwilą była w myjni. Lśni jak nowa. No wsiadaj, Tulisiu. Popchamy cię. O. Cześć, mówi taksi. Wsiadaj. Przecież Tuliś już siedzi. Cześć, mówi taksi. Jestem brudna. Umyj mnie. Już to zrobiliśmy. Jesteś czysta. Cześć, mówi taksi. Jestem brudna. Ona jest niemądra. Powtarza w kółko i na okrągło tylko te same zdania. Tak, gdy naciskacie klakson. Cześć, mówi taksi. Jestem brudna. Umyj mnie. Czemu nie powie czegoś innego, Flop? Ja chciałbym pojeździć. Przecież możesz to zrobić.
Taksi nie musi nic mówić. Ale to jest movie taksi. Włączmy klakson razem. Jedź szybciej. Jedź szybciej. Bing, jedź chyba szybciej. Się zacięła. Jedź szybciej. Jedź szybciej. Jedź szybciej. Jedź szybciej. Jedź szybciej. Szybciej. Jedź jedziemy szybciej. Tu. Skręcamy. Możemy jechać szybciej. Ona przestanie to mówić. Bing, puśćmy ją. Jedź szybciej. O nie. Szybciej! Co za chaosy! Wyłącz ją! Szybciej! No, nareszcie. Dosyć gadania, taksówko. Ale cisza. Mówi taksi, mówi za dużo. Gdzie jest Tuliś? O nie! O, biedny Tuliś. Proszę bardzo, Bing. Biedactwo. Miałeś wypadek. Ojej. Na szczęście pielęgniarze Bing i Sula są na miejscu. O, tak. O, dziękuję, Ammo. Zabierzemy Tulisia do szpitala. Ambulans już czeka. To nie jest ambulans, tylko mówi taksi. Nie naciskajcie klaksonu, a autko będzie tym, czym tylko chcecie. Szybko! Ja pcham. Do szpitala! Do szpitala! Cześć! Bawiliśmy się z Sulą w movie taxi, która potrafi mówić. Niestety cały czas mówiła bez sensu w kółko to samo. Nagle zaczęła powtarzać: jedź szybciej, jedź szybciej, jedź szybciej. I wtedy właśnie się zacięła. A potem wywróciła się! Tuliś został ranny. Więc znów bawiliśmy się w szpital. Movie taxi udawała nasz ambulans. Robiła... Jeśli bawisz się w udawanie, twoje zabawki mogą być czymkolwiek zechcesz. Zabawa w udawanie to wielka rzecz, Bing. Jedźmy bawić się dalej, Flop. Szybciej, Bing, szybciej. Patrz na mnie, Ammo. Chodźmy na to leżące drzewo. Zaczekaj na mnie, Bing. Popatrz na mnie. Jestem królem tego zamku. Ja też tak chcę. Nie mogę wejść. Nie tędy, Sulo. Tędy. Spróbuję. Musisz się czegoś mocno złapać. Czego? Patrz, tutaj. Złap się tego. O, dobrze. A tam wyżej postaw stopę. O, tak. Ojej, teraz dużo łatwiej. Tak. Tak. No, proszę, proszę, Sulo. Ślicznie. Juhu, jestem królową zamku. Tak, chodźmy, Sulo. O, ale się chwieje. Można iść o tak. Bing, wyglądasz jak gąsienica. 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 Patrzcie, kogo znalazłam. Dwie chichoczące gąsienice na drzewie. Powiedzcie gąsienica. Gąsienica. A teraz chodźmy na tamto drzewo. Tak. O, Bing, nie mogę zejść. O, musisz położyć się na brzuszku i zsunąć się. Nadal jest za wysoko. Teraz znajdź podparcie dla stopy. To było za słabe. Poszukaj czegoś mocniejszego. Niżej. Masz blisko siebie gruby konar. Prawie? Już! Mam! Znalazłam! Wspaniale, Sulo! Juhu! Trzeba huśtawka na nas czeka. Szybciej! Jesteście głodni? Mamy tu smakołyki dla małych gąsienic. A możemy najpierw pochuśtać się na drzewie, Ammo? Chociaż małą chwileczkę. No dobrze. Tak! Siadaj, Bing! Boing, 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 boing,
Boing! Siądź koło mnie! Dobrze, Sulo. Wspięłam się na drzewo. To ja cię tego nauczyłem. Jesteście gotowi? Tak! Bujajmy się! A więc zaczynamy! Boing! Boing! Jeszcze flop! Przydałaby się nam pomoc. Pomożesz nam się huśtać? Oczywiście. Trzymajcie się mocno. Uwaga! Boing! 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 Ale fajnie, Sulo! Boing! Chciałbym wejść jeszcze wyżej. Mogę, flop? Na tamten konar, widzisz? Tak. Oczywiście. To nie jest wysoko. Wchodź, ja będę tu stał. Chodźmy, Sulo. Ja zostanę tutaj. Wystarczy mi bujanie. Dobrze. Boing, boing. Ładnie. Super. Dobrze. Patrzcie brawo. Na mnie. Brawo. Siedzę jak na tronie. Tak. Brawo. Powiedz, gąsienica. 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 O, widzę z bliska mnóstwo liści. I niebo. Patrz, Sulo, wiewiórka. Dzień dobry, wiewiórko. Pobiegła wyżej. O, zjada żołędzie. Pewnie jest głodna. O, ja też jestem głodna. Świetnie. Marchewkowe bajle i gorąca czekolada czekają na was. Tak. Zaczekajcie na mnie. Wszystko dobrze, Bing? Nie mam gdzie postawić nogi. Ostrożnie. Utknąłem flop. Spokojnie, Bing. Jestem blisko. Nie mogę zejść. Nie denerwuj się. Nie denerwuj się, Bing. Schodź powolutku. To nie jest wysoko. Nie potrafię stąd zejść. Potrzebujesz pomocy, Bing. Ja pomogę. O. Musisz się odwrócić, Bing. Na brzuszek. Bardzo dobry pomysł. Bardzo się boję. Nic ci się nie stanie. Nie mam podpórki. Właśnie, że masz. Jest niedaleko twojej nogi. O, tak. Gdzie? Troszkę niżej. Już prawie, prawie. Druga noga, Bing. Jeszcze trochę. A tak? Jeszcze trochę? Znalazłem. Brawo. Dobrze. To była gąsienica do tyłu. Tak! Udało mi się! Tak! O to chodziło, króliczku! To ja pomogłam Bingowi zejść. O to chodziło, Sulo. Zapraszam was do stołu. Jedzmy! Tak! Jestem głodna! Tak. O, czekolada! Wszedłem na leżące drzewo i pomogłem wejść Suli. Potem wspięliśmy się na bujane drzewo. Flop nas huśtał. Boing! Boing! Potem ja sam wszedłem jeszcze wyżej, aż na wielki konar. Czułem się niesamowicie, ale potem utknąłem tam. Nie wiedziałem, jak mam stamtąd zejść. Sula pokazała mi podpórkę. Jeśli ktoś utknie, to trzeba mu pomóc. A dalej być może poradzi sobie sam. Wchodzenie na drzewa to wielka rzecz, Bing. I schodzenie też. Tak, to do mnie kopnij! Do mnie kopnij! O, leży za tobą, Bing! O. Łap piłeczkę, Bing! Dziękuję, Flop! I kopnij ją do mnie, Bing! Kopnij ją! Mocno kopnij, Sulo! Ja nie lubię, jak leci tak szybko! Ja umiem mocno kopać! Patrzcie, jak wysoko ją wykopię! Przepraszam. Chyba w tym meczu sędzia wam się przyda. Dlatego nie lubię mocnych kopów. Nic się nie stało, Flop? Nic. Nic delikatnego się nie stłukło. Pando, pokaż nam teraz, jak możesz kopnąć piłkę mocno. O, tak! I jak kopiesz niezbyt mocno. Żeby niezbyt mocno, to robisz tak. Rozumiem. Stoisz spokojnie i delikatnie kopiesz.
tylko przodem stopy. O, to kopnij do mnie, Flop. Ja lubię lekkie kopnięcia. A ja chcę kopnąć mocno. I ja tak samo. O, tak. Żeby kopnąć mocno, musisz... A, czy to dobre miejsce na mocne kopnięcie, Pando? Czy coś tutaj może się potłuc? O, no przecież okna. Rzeczywiście. O, tak. To może tam, w stronę płotu? Tak. Dobry pomysł, Bing. Kopiesz mocno? O, tak. Mocno! O, więc żeby mocno kopnąć, bierzesz lekki rozbieg, zanim machniesz nogą. Tak! O, mogę teraz spróbować? Tak! Dobrze. Nie trafiłeś w piłkę. Nie śmiejcie się ze mną. Przepraszam. Jeszcze raz. Tak. Dobry strzał, Bing. Piękne kopnięcie. O, tak. Możemy się pobawić, kto kopnie piłkę najwięcej dalej? O, ja kopnę. Możemy pożyczyć doniczki Flopa. Flop? Tak, Bing. Możemy pożyczyć twoje doniczki, proszę? Pewnie. Super. A więc tak. Pomarańczowa, zielona, czerwona. Pomarańczowa. O, czerwona. Zielona. Ja pierwszy. O, dobry strzał. Dobrze, Pando. Kto teraz? O, ja teraz. Raz, dwa, trzy. Ja dalej. Bardzo daleko. Dobrze kopiesz, Sulo. No wiem. O nie, ty wygrywasz. Dobrze. To teraz ja kopnę najdalej. O, nie, Bing. Proszę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, musisz zrobić tylko trzy kroki do tyłu. Już za chwilkę zrobię największy kop świata. Jej! Oj, Bing. Jej! Ja wygrałam! O, pobiegłaś w złą stronę, piłko. Podaj, Bing, podaj tu do mnie. Ojejku! O nie! Oj. Z tobą wszystko dobrze, Bing? Tak. Dobrze. Kochani, nieruchomo jak posąg. Trzeba bardzo ostrożnie pozbierać szkło. Bardzo lubię zabawę w muzyczne figury. Ja też. Ja nie chciałem potłuc szyby. To było niechcące. Wiem, Bing. Dobrze, zostań tam. O, Rety. Proszę, teraz trzy małe kroki w tył. Jeden, dwa, trzy. Bardzo dobrze, dziękuję. Przepraszam, Flop. Piłka poleciała w złą stronę. Wiem, Bing. Zapomniałem, że bardzo mocno kopię, Flop. Bo łatwo o czymś zapomnieć, gdy się dobrze bawisz. A czy ta szyba... będzie roztłuczona na zawsze? Cóż, zobaczymy. O, Rety. A, naprawisz to, Flop? Może posklejasz? No cóż, tak myślę, że trzeba wstawić zupełnie nową szybę. Ruszyłeś się, Pando! Wcale nie! Chodźcie, kończymy zabawę. Okno dostanie nową szybę. A to był bardzo, bardzo dobry kop, Bing. O tak. Ale niestety zbita szyba oznacza koniec kopania w ogrodzie na razie. Nie. Dobrze, to może weźmiemy marchewkowe bułki. O, marchewkowe bułki! I pójdziemy z piłką do parku. Tak, idziemy do parku. Będziemy robić bardzo mocne kopy w parku. Cześć. Bawiliśmy się moją piłką w ogrodzie, a ja i Pando chcieliśmy robić mocne kopy. Flop mówił, że musimy uważać, bo możemy coś potłuc. A ja chciałem kopnąć piłkę najdalej, ale piłka poleciała w złą stronę. Uderzyła w okno. Brzdęk! Ojejku,
I wtedy Flop się smucił, a mnie było przykro. Ale wtedy Flop mówił, że naprawi to okno i możemy robić takie mocne kopy w naszym parku. Zabawa piłką to wciąż wielka rzecz. I kopnij do mnie, Bing! Jej! Króliś, tuliś! Proszę, pilnuj go dobrze. Dziękuję, Flop. O, Flop, Tuliś chce obejrzeć kaczki. Zgoda, chodźmy. Patrz, to są kaczki, Tulisiu. Kwa, kwa. Flop, ta kaczka kwacze na Tulisia. Może po prostu się z nim wita. Kwa, kwa, Tuliś mówi wam dzień dobry. O, papa kaczuszki. Dokąd teraz idziemy? Tuliś chciałby pójść. O, może na karuzelę? Dobra myśl, chodźmy. Juhu! Nie wdepnij w psią kupę, Bing. O, fuj. Ty też nie wdepnij w psią kupę, Flop. O, no tak. O, karuzela! Pokręć nas, Flop. Dobrze, trzymasz się? Tak. Jeszcze, Flop, jeszcze! Tuliś, Tuliś chce już zejść. Oczywiście. Proszę bardzo. Tulisiowi kręci się w głowie. No tak. Chodźmy dalej. O! Stąd widać domek Amy. Amma jest w ogrodzie, Flop. Ammo! Halo! Możesz złapać Tulisia, Flop? Pewnie. To łap! Mam go. Twoja kolej, Bing. Jadę! Proszę bardzo. Mój Tuliś. Amma mi nie pomachała. Och, pewnie cię nie usłyszała. O, Tuliś mówi, że chce się przywitać z Ammą. W takim razie chodźmy. Króliś, Tuliś! Nie zapomnij o psiej kupie. Flop, wdepnąłem w psią kupę. Ojej, odejdź na bok, przyjrzymy się. Hop, hop, hop. Na szczęście Króliś Tuliś w nią nie wszedł. No właśnie. O, kupa na bucie. To jest ohydne. Nie martw się, Bing, nic się nie stało. Pójdziemy do Ammy i wyczyścimy but. O, no dobrze. Witaj, Ammo. Ammo, wszedłem w psią kupę. O, ale przygoda. O, rzeczywiście. Masz brązową podeszwę. Chodź za mną, Bing. Zrobimy z tym porządek. A teraz powiedz, dokąd tak bardzo się śpieszyłeś, że nawet nie zauważyłeś psiej kupki? Zobaczyliśmy cię z Tulisiem i biegliśmy, żeby się z tobą przywitać. Naprawdę? W takim razie przywitajmy się. Dzień dobry, króliczku. Witaj, Ammo. Przywitaj się jeszcze z Tulisiem. Gdzie on jest? Ojej, ja go nie mam, Bing. Ja też nie. Gdzie on jest, Flop? Gdzie jest Tuliś? Nie denerwuj się. Tuliś na pewno leży gdzieś niedaleko i czeka na nas. O, chcę do mojego Tulisia. Spokojnie, Bing. Skoncentruj się i pomyśl, gdzie go zostawiłeś. Dobrze. Świetnie. Pamiętasz, gdzie ostatnio w parku miałeś przy sobie Tulisia? Nie wiem. Nie mogę się skoncentrować. Bing, weź do ręki tę szyszkę i udawaj, że to jest Tuliś. Po co? To nam pomoże przypomnieć sobie, co dokładnie robiliśmy. To prawda? Zacznijmy. Tuliś poszedł razem z nami do parku. Tak. Co robiliście najpierw? Poszliśmy do kaczek. Tuliś zrobił kwa-kwa. Dobrze ci idzie, króliczku. Co było potem? Tuliś chciał pobawić się na karuzeli.
Tak, ja kręciłem. Tak długo, że Tulisiowi zakręciło się w głowie. Mnie też by się zakręciło. A potem zobaczyłem ciebie, a mój Tuliś chciał pójść się przywitać. I właśnie wtedy wszedłem w psią kupę. To było okropne. A potem skakałem na jednej nodze do ławki. No tak. Flop! Położyłem Tulisia na ławce. Ach, rzeczywiście. Na pewno tam na ciebie czeka. Sprawdźcie to. Biegnijmy, Flop! Zaczekaj, Bing! Powodzenia! Tulisiu? O, tu go nie ma, Flop. To bardzo dziwne. O, położyłem go tutaj. Co robiliśmy potem? Poszliśmy do Anny. Hej, spójrz, co się stało z Szyszką. Spadła za ławkę. O, jest Króliś Tuliś! To wspaniale. Masz, proszę. Tulisiu, zgubiłem cię, a teraz cię odnalazłem. Tuliś cieszy się, że go odnalazłem. Brawo, mały króliczku. Powiedzmy to Annie. Koniecznie. Cześć! Bawiliśmy się z Królisiem Tulisiem w parku i Tuliś nagle się zgubił. Bardzo się zmartwiłem, bo myślałem, że straciłem go na zawsze. Ale Anna powiedziała, że na pewno się znajdzie, więc się skoncentrowałem i przypomniałem wszystkie miejsca, w których byliśmy. I w ten sposób znalazłem mojego Tulisia. Zgubienie Tulisia to wielka rzecz, Bing. Nie zgub się więcej. Obiecał. Patrz, Bing. Cześć, Arlo. Cześć. Chodź, Sulo. O, no tak. Pa! Witajcie. Dzień dobry. Witaj. Słucham was. Robimy zakupy. Flop ma listę. Tak, mam. Żebyśmy przypadkiem o niczym nie zapomnieli. Bing, patrz. O, co to jest? Nowy automat z niespodziankami. Lubię niespodzianki. Ja też. Podoba mi się, Polu. Tylko, że nie widać, co jest w środku. Bing, przecież to są niespodzianki. O, niebieska figurka, ale śmieszna. O, a spójrz na tę srebrną, jest śliczna. A ta zielona jest brzydka. Spójrz na tę. Podoba mi się pomarańczowa. Aha. Polu, jak się ją wyjmuje? No cóż, najpierw trzeba wrzucić monetę. Potem przekręcić dookoła rączkę. Zabawka zjedzie po tej zjeżdżalni. Otwierasz klapkę i już. Hops! Niespodzianka! Ja chcę dostać pomarańczową. Posłuchaj, Bing. Może się zdarzyć, że wypadnie zabawka w innym kolorze. Nigdy nie wiadomo. Gdyby dostawać tylko to, co się chce, wówczas nie byłoby niespodzianki. Nie. Tak. Flop, dasz mi pieniążek do automatu? Proszę. O, też bym chciała, Flop. No. Prosimy. Dobrze. Tak. Ale najpierw zrobimy zakupy. Im szybciej zrobicie zakupy, tym prędzej dostaniecie niespodzianki z automatu. Tak. Rusz się, Bing. Zrobimy szybkie zakupy. Tak. No, gotowi? Tak. Zaczniemy od mleka. O, wiem, gdzie jest. Szybko. Jest tutaj. Aha. Brawo, Bing. Pasta do zębów. Wiem. Mam, spójrzcie, znalazłam. Teraz papier toaletowy. Jest papier Mamy toaletowy. Papier. Tak. I banany. O, banany. Dziękuję. Zakupy skończone. Hurra! Tak. To były chyba najszybsze zakupy, jakie widziałam. To prawda. A teraz monety. Prosimy! Oczywiście. Ojej, nie mogę się doczekać. Ciekawe, co mi wyleci. Pieniążek dla ciebie. Dziękuję, Flop. I dla ciebie. O, dziękuję, Flop. Ale jestem ciekawa. Chcę pomarańczową. A ja chcę tę srebrną. Sulo, wrzucaj pieniążek. No dobrze. Srebrna. 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 Srebrna.
Otwieraj! Co tam jest? Srebrna, srebrna, srebrna! Spójrz, Bing! Dostałam srebrną hipcię! Patrz, Flop! Hipcia baletnica! Patrz! Brawo, Sulo! Dostałaś dokładnie to, co chciałaś. Tak, miałaś szczęście! Bing, teraz twoja kolej. Gotów? Jesteś gotów? Tak, muszę dostać pomarańczową. No cóż, zobaczymy, Bing. Wrzucaj. Wrzucam. Pomarańcz, 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 pomarańcz. Proszę. Nie. Co dostałeś, Bing? Pokaż nam. To ten, którego nie chciałeś. Ojej. Nie chcę tego. Bing, nie zawsze wylatuje zabawka, którą się chciało. Ja chciałbym dostać pomarańczową. No cóż. Ale ta zielona nie jest taka najgorsza, Bing. Ten automat zawsze da ci niespodziankę. Na tym polega cała zabawa. Nie chciałem tego. Dinki, 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 dinki. Patrzcie, moja się kręci. Tak. Ta moja zielona nic nie potrafi. Ale podskoczyła. Ona skacze, widzieliście? Tak. O tak. Zielona potrafi skakać i ma oczka. A to ci niespodzianka. Patrzcie, ona się rozkłada. Sprawdzę, czy moja też skacze. No cóż, balerina nie skacze, ale za to kręci się. Fajn. Nie wiedziałam, jakie mam skarby w moim automacie. Ale fajna zabawa. Faktycznie. Patrz, Sulo. Patrzcie, skacze coraz wyżej. Cześć. Oto automat z niespodziankami. Flop dał mi i Suli po monecie. Suli wypadła srebrna hipcia, o której marzyła. A ja nie dostałem tej zabawki, którą chciałem. Tylko zieloną najgorszą. I było mi przykro. Nagle moja kulka zaczęła skakać. I okazało się, że ma oczy. To była niespodzianka. Nawet jeśli nie dostaniesz tego, co chciałeś, to nadal ta rzecz może cię zaskoczyć. Niespodzianka. To zwykle wielka rzecz, Bing. O! Boing, boing, boing. Makaronowy domek. Śmieszny. Twoja kolej, Flop. Makaronowa łódka. To jest żaglówka. Tak, ładnie. O, już wiem. To będzie wzburzone morze. Nasz obiad zamienił się w obrazki. Jeszcze trochę zostało, Anno. Dziękuję, Bing. Co dzisiaj jest na obiad? Co? Zrobimy słynne kluski w groszki. O tak, to moje ulubione. Co to są łuski w kokoszki? Kluski w groszki, Bing. To makaron z groszkiem i marchewką. Uwielbiam go. Ja również. Możemy pomóc? Tak, jasne. Tak. Będziecie szefami kuchni. Szefami kuchni? Szefowie to są najlepsi kucharze. Tak. Ja potrafię gotować. Szefowie, najpierw pokażcie mi dokładnie swoje łapki. Ojej, trzeba je dobrze umyć, nim przystąpicie do pracy. Dobrze. Klap, 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 klap. Teraz ty, Sulo. Czy szefowie kuchni są gotowi? Tak. Zaczniemy od marchewek. Marchewki lubię najbardziej. Sulo, ty umyjesz marchewki. O, tak. A ty, Bing, zaniesiesz je do obrania. Tak, dobrze. Chlapu, chlapu, spójrz, jaka grubiutka, Flop. O, dziękuję. A ta najbardziej pomarańczowa.
I ostatnia. O, piękna. O. Co teraz? Teraz czas na groszek. Ammo, to nie jest groszek. Jest jeszcze w stronkach. Sulo, pokażesz Bingowi, jak się łuska groszek? No pewnie. Patrz, jak ja to robię. Ściskam, a on robi hop. A potem hop, 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 hop. Spójrz, jak ja to robię. Hop, hop. Jeden chciał nam uciec. Flop. Patrz, flop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Sprawnie wam to idzie. Co dalej, Ammo? Teraz pora nakryć do stołu. Pomożesz mi, Sulo? O, tak. Tu siedzę ja, szefie Bing. Usiądę obok ciebie, szefie Sulo. Będzie mi miło, szefie Bing. Chodźmy, przygotujmy sztućce. Proszę. A łyżka tutaj. Gotowe. O, Ammo, możemy postawić kwiaty? Tak, zerwijcie kilka z balkonu. Tak, chodźmy, Bing. O, weźmy pomarańczowe. O, jak ładnie. Patrzcie, wybraliśmy nasturcję. Obiad prawie gotowy. Tak. Umyjcie ręce, szefowie. O, znowu. Tak. No dobrze, umyjemy. Chlap, chlap. Chlap, chlap, chlap. Gotowi. Na co jesteście gotowi? Na kreseczki w groszki. O, wygląda smakowicie. Tak. Proszę bardzo. O, mniam. Pyszne. O nie. O. Co się stało, Bing? Nie podoba mi się to. Czemu ci się nie podoba? Wszystko jest pomieszane. Przecież lubisz marchewkę i groszek i makaron. Tak, lubię, ale nie lubię, gdy są razem zmieszane. Rozumiem. Nie martw się, Bing. Coś poradzimy na to, żebyś mógł się cieszyć obiadem. Proszę, króliczku. Do czego to służy? To jest rozdzielacz. Sprytne. Oddzielę od siebie marchewkę i groszek i makaron. Czy ja też mogę dostać rozdzielacz? No jasne. Oczywiście, na szczęście mamy dwa. Proszę. Dobrze, najpierw marchewka. Gotowi? Tak! Marchew, to bardzo dobry rozdzielacz. Marchewki mam już osobno. Teraz groszek. Dobrze. Groszek. Tak lepiej. Groszek leży osobno. No i makaron. Makaron już jest oddzielnie. Nie podoba mi się oddzielone. Przecież możesz sobie znowu pomieszać, Sulo. No tak. Zgadza się. I kotka. O to chodziło, Sulo. Pomogliśmy Ammie robić obiad. Myliśmy marchewki i łuskaliśmy groch. Myślałem, że słynne kluski w groszki będą mi smakowały. Myliłem się, ponieważ groszek, marchewka i oczywiście makaron były wymieszane, więc Amma dała mi specjalną łyżkę, żebym je sobie oddzielił. No i było pyszne. Sula zjadła kluseczki w groszki po swojemu, a ja zjadłem po swojemu. I tak jest dobrze. Każdy je tak, jak lubi najbardziej. Jedzenie to wielka rzecz, Bing. Ty też chcesz polatać, Scarlett? Bing, to przecież Amber. Charlie, nie. Charlie. Może Charlie jest już zmęczony? Albo może już zgłodniał? Charlie się złości. A może chce się zdrzemnąć? Dobrze. Charlie, idź spać. Bing. Jak poczytam mu bajkę,
to zaraz szybko zaśnie. Tak, poczytamy mu bajkę. Doskonale. Włóż! Masz, Charlie? Tak. Charlie? O rozczarowanym smoku. Poczytamy wielką księgę dinozaurów gryzozaurusa. Tęczowe myszki wróżki mieszkały sobie... Ale ja chciałam poczytać Charlie'emu książkę o dinozaurach. Charlie lubi tę książkę i zawsze mu ją czytam. Sam powiedz, Charlie. Spójrz. Lubi gryzozaurusa. Ale ty nie umiesz czytać, Bing. Umiem czytać. Dużo czytamy, prawda, Flop? No tak, ale może Charlie lubi obie książki? Tak, Bing. Poczytacie na zmianę? Zgoda, pierwszy. Dobrze. Dawno, dawno temu żyły dinozaury, Charlie. I były niesamowicie ogromne. I były też wulkany. No, tak. Zrobiły... Charlie! Przewróć stronę, Bing! Dobrze. A to jest brontyzaurus! Właśnie tak, Bing! Brontozaurus! O! I wszystkie moje tęczowe myszki wróżki uciekną! Uciekamy! Idzie brontyzaurus! Ale tego nie ma w książce, Koko! Ja wiem! Ale Charlie to bardzo lubi! Czy to wielki, straszny Tyranozaurus? Tyranozaurus Rex. Oj, Charlie. Nie płakusiaj, Charlie. Idź sobie, Tyranozaurusie Rexie. Ale tego nie ma w bajce. Nie opowiadamy bajki. Wymyślamy historyjkę dla maluszka. No dobrze. Trzecia strona. To peradakozaur. Tak, to pterodaktyl. Pteradakatyl. I pteradakatyl to wielki dinozaur, ptak i robi wóz. Dobrze, zaraz pod wieczorek. O, wow, a to dzidzie dinozaury. Jakie śliczniutkie. To moje ulubione. Twoje też, Charlie? A ich przyjaciółki? To najmłodsze tęczowe myszki wróżki. Charlie woli, jak ja pokazuję. Hej, dinozaury! Zobaczmy, co jest na następnej stronie, Charlie. O, popatrz. To moja ulubiona strona. Co się dzieje? To moja bajka, ale Koko ciągle ją zmienia. Nie zmieniam, tylko dodaję tęczowe myszki wróżki. Dla braciszka. Rozumiem. Ale nie ma żadnych myszek wróżek w mojej książce. I oboje czytacie książkę Charlie'emu? Tak, ja czytam i Charlie słucha. Charlie woli moją książkę, Bing. To nic nie wiesz. O, może Charlie lubi obie książki? Tak. Tak. Być może Charlie posłucha bajki o samotnych smokach i... dinozaurach. Tak, Bing. Czytamy. Dobrze. Patrz, to ulubione drzewo gryzozaurusa, Charlie. O, to jest tęczowe drzewo. Ale to nie są żadne tęcze. Jeszcze ich nie widać, bo nie dojrzały. A to co, Bing? To jest skała. To jest tęczowa skała. Faktycznie. Tak. Mieszkamy bardzo blisko tęczowej skały. Charlie. Dzień dobry. Jestem gryzozaurus. Witaj, gryzozaurusie. Jestem samotny. Zostaniesz moim kolegą, proszę? O tak. Gryzozaurus będzie twoim kolegą. I tęczowe myszki wróżki będą twoimi koleżankami. Nie będziesz już samotny. Dobrze. Gryzozaurus i rozczarowany smok zostali kolegami. I to już na zawsze. Tak. Jaka urocza historia. O, Charlie przespał naszą bajkę. Nie, przecież to my go uśpiliśmy. Bing. No tak.
Bardzo ładnie, króliczku. Ty też ładnie opowiadasz, Koko. To teraz druga baja. O, tak! Cześć! Charlie prawie płakał, więc czytaliśmy mu bajeczkę. Ja chciałem mu poczytać wielką księgę dinozaurów Gryzozaurusa. Ale Koko chciała czytać bratu swoją książkę. Koko ciągle dawała swoje tęczowe myszki wróżki do mojej bajki. I ja już nie chciałem czytać mojej książeczki. I wtedy Flop na to, że może Charlie lubi obie bajki. Więc ja i Koko zrobiliśmy nową bajkę. Czasami, gdy masz dwie bajki, to możesz wymyślić nową i Charlie zaraz zaśnie. Książki to wielka rzecz. I dla Koko tak samo. I Charlie też je lubi.